Po zwiedzeniu sztolni walimskich, czyli kompleksu Rzeczka, nazwy te są używane zamiennie, przyszła kolej na kompleks Osówka. Tunele Osówki, reklamowane jako podziemne miasto Osówka, mają 1700 metrów długości. Dla porównania, kompleks Włodarz, również udostępniony do zwiedzania, posiada tunele o długości 3000 metrów. Sztolnie w Osówce można zwiedzać na kilku trasach. Na najkrótszej czas zwiedzania trwa 1 godzinę. Na najdłuższej aż 6 godzin. Jest też godzinna trasa naziemna, zaznaczona na planszy kropkami, którą można pokonać razem z przewodnikiem, ale można też zdecydować się na zwiedzanie samodzielne. Uprzejmy przewodnik wytłumaczył, jak poruszać się po trasie naziemnej. Z parkingu trzeba przejść około 200 metrów w kierunku wejścia 2 do podziemnego miasta. Przed budką przewodników, którą łatwo rozpoznać, trzeba skręcić w lewo i podążać dalej czarnym szlakiem. Po drodze można zobaczyć betonowe fundamenty oplecione korzeniami drzew. Największa zagadka związana z kompleksem Rize dotyczy jego przeznaczenia. Najbardziej rozpowszechniona hipoteza mówi o budowie kwatery głównej Hitlera pod Zamkiem Książ. Natomiast w pozostałych kompleksach miały być zainstalowane fabryki zbrojeniowe i tajne podziemne laboratoria przeniesione z terenów, które były narażone na naloty bombowców angielskich. Czarny szlak prowadzi dalej obok fundamentów kolejki linowo-szynowej służącej do transportu materiałów z poziomu sztolni na poziom obiektów naziemnych, takich jak kasyno, siłownia, zbiorniki. Fundamenty kolejki trudno wypatrzyć między drzewami, gdyż przybrały barwy lasu. Prace przy Rize były jednym z największych przedsięwzięć budowlano-górniczych II wojny światowej. Miało tu znaleźć schronienie 20 tysięcy ludzi. Inne źródła podają liczbę nawet około 40 tysięcy ludzi. Niemcy uważali te tereny za bezpieczne. Nie spodziewali się, że zostaną pokonani, a tereny te zostaną zajęte przez Armię Czerwoną. Napotkany suchy konar stanowił zagrożenie, dlatego trzeba było go usunąć. Niemcy nie zdążyli dokończyć budowli kompleksu. W lasach Gursowich pozostawili niezliczone ilości materiałów budowlanych, worków z cementem, kruszywa, kabli, a także fundamenty nieukończonych budowli naziemnych, choćby tych na filmiku. Siłowni i kasyna. Największą zagadkę Osówki stanowi siłownia. Do dzisiejszego dnia nie określono jednoznacznie jej przeznaczenia. W chwili obecnej siłownia przedstawia się jako fundament przygotowany pod spory budynek. Część budowli jest podpiwniczona. Niektóre z pomieszczeń są zalane wodą. Całość betonowej konstrukcji dopełniają liczne kanały, przepusty oraz rury. Z części ścian wystają elementy zbrojenia, co wskazuje na to, że budowla nie została ukończona. Zastanawiająca jest również jakość wykonanych w tym miejscu robót.
Beton ewidentnie jest słabej jakości. Kruszy się, co nie zdarzyło się przy innych poniemieckich budowlach. W wielu miejscach na ścianach odciśnięte są podeszwy butów, co wskazuje na pośpiech budowniczych. Mimo wszystko budowla nie została ukończona. Jakiś czas temu Osówkę odwiedziła grupa norweskich turystów. Gdy oglądali siłownię, stwierdzili, że ta budowla przypomina pierwsze małe elektrownie atomowe, które budowano w Skandynawii. Być może miało to być źródło zasilania podziemnego miasta. Trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść do jakiejś dziury. Z tej tutaj nie ma jak się wydostać. Przy upadku można połamać kończyny, a nawet stracić życie. Pora ruszać dalej. Czarny szlak prowadzi wokół siłowni i w górę. W ten sposób można obejrzeć fundamenty siłowni z wysokości około 5 metrów. A oto z pomiędzy drzew wyłania się kasyno. Pomimo słońca robi naprawdę ponure wrażenie. Kasyno to jedna z naziemnych, najbardziej znanych budowli kompleksu Rize. Budynek ten miał pełnić prawdopodobnie funkcje socjalne bądź biurowe. Podobnie jak pozostałe budowle w okolicy, nie został ukończony. Budynek został wyposażony w liczne otwory okienne, monolityczny stop żelbetowy, przewody kominowe, rury instalacyjne oraz wewnętrzne ocieplenie z płyt biurowo-cementowych. A tu widać ślady poszukiwaczy. Betonowa podłoga została wycięta, a ziemia wybrana. Komu chciało się przerzucać tyle ton ziemi? Co tam znaleziono? Strop wylany jest w formie niecki, którą docelowo zamierzano wypełnić ziemią i roślinnością. Wszystkie te zabiegi technologiczne miały na celu podniesienie funkcjonalności oraz bezpieczeństwa kasyna. Biorąc pod uwagę cały kompleks Rize, badacze są zgodni. Czas trwania budowy, użyte tu siły i środki pozwalają przyjąć, że Niemcy zbudowali o wiele więcej
niż możemy dziś zobaczyć. Gdzieś w górach Sowich znajdują się doskonale ukryte i zamaskowane obiekty. Być może stoją tam maszyny i urządzenia, które już pracowały, służyły jakimś badaniom czy doświadczeniom. Oczywiście możliwe jest, iż ukryto tam depozyty muzealne lub bankowe. Możliwe też, że leżą tam ciała więźniów pracujących na tej budowie. To zbiorniki na kruszywo służące do budowy kompleksu Usuwka. Zbiorników było 6, łącznej długości 132 metry i kubaturze 5000 metrów sześciennych. W zimie były podgrzewane. Do zbiorników doprowadzona była kolej wąskotorowa. Po wyjściu z kasyna Niemcy mogli przejść pod zbiornikami tunelem w kierunku Szybu. Do niewolniczej pracy przy budowie Niemcy skierowali więźniów i jeńców wojennych. Dla nich w okolicy stworzono sieć 13 obozów pod kryptonimem AL Rize. Przez AL Rize przeszło około 13 tysięcy osób. Niemieckie źródło podają nawet 30 tysięcy. Wszyscy oni byli Żydami pochodzącymi z wielu państw Europy, w większości z Węgier i Polski. Śmierć poniosło około 5 tysięcy więźniów i jeńców. Z relacji tych, którzy przeżyli, wynika, że kiedy w lutym, marcu 1945 roku nastąpiła ewakuacja obozów, zostawiono w nich po 100-200 więźniów, którzy pracowali do końca wojny przy zasypywaniu i maskowaniu wybranych obiektów. Więźniowie ci, często z niemieckimi strażnikami, byli likwidowani. Dzisiaj bardzo trudno jest odnaleźć miejsca, gdzie znajdują się zamaskowane wejścia do podziemi. Na betonowych ścianach widać, w jakim pośpiechu Niemcy budowali ten kompleks. Niektóre ściany są wykrzywione. Szalunek został wykonany niedokładnie i po wlaniu betonu deski szalunku wykrzywiły się. Tu widać zbiorniki z drugiej strony. Uciekając przed frontem, Niemcy pozostawili mnóstwo materiałów budowlanych. Tu widać zbrylone wapno. A te głazy porośnięte mchem to są porzucone worki z cementem. Dużo porzuconych materiałów zabrali okoliczni mieszkańcy. Na tym nasypie, na którym rosną teraz drzewa, były kiedyś tory kolejki wąskotorowej. Za kasynem opuszczamy czarny szlak i kierując się w dół zbocza, schodzimy w kierunku Szybu. Szyb o średnicy 6 metrów i głębokości 49 metrów miał pełnić funkcje wentylacyjne i transportowe. Miał łączyć część podziemną z częścią nadziemną kompleksu Osówka.
Od szybu schodzimy dalej w dół w kierunku wejścia numer 1 do podziemnej części kompleksu Osówka. Tyle hałasu narobił ten burek, który najpierw obszczekał, a później okazał swoje lekceważenie. I to koniec wędrówki po części nadziemnej tajemniczego kompleksu Osówka.